Cześć Szymonie. Cześć Sylwku. Dzisiaj porozmawiamy o Legionie Superbohaterów Wielkiej Ciemności. Powiedz, który to jest tom? To jest tom 63 kolekcji Bohaterowie i Złoczyńcy od wydawnictwa Hachette. Mamy do czynienia już z trzykrotnym spotkaniem z Legionem Superbohaterów w naszej kolekcji. Wcześniej spotkaliśmy się z Supermanem i Legionem Superbohaterów, później z Legionem Superbohaterów Nadciągającą Ciemnością. I był jeszcze jeden tom, Legion Trzech Światów. Który to był numer? Nie pamiętam, który to był numer, uznałem go za jeden z najgorszych, który przeczytałem w 2023 roku. Aha. Nie przypomnę sobie numeru. Dobra, tu jest okładka, nie będę szukać. Wracamy do Legionu Superbohaterów Wielka Ciemność i mogę powiedzieć, że bardziej trzeba utożsamiać Wielką Ciemność z Nadciągającą Ciemnością, prawda? Zdecydowanie, bo to jest bezpośrednia kontynuacja tamtego tomu. Tak, to jest słuszna uwaga. Mamy tych samych autorów. Nadciągająca Ciemność kończy się z zeszytem 289 i płynnie przechodzimy do zeszytu 290. I co ważne, wydarzenia rozgrywające się na łamach tego komiksu rozgrywają się też przed kryzysem na nieskończonych ziemiach, który zrewolucjonizował postrzeganie świata DC. Nie zmienia to jednak faktu, że treści niniejszej księgi prawie dwie dekady później zostały wybrane jako jedna z najlepszych historii komiksowych XX wieku, a 30 lat później jako jedna ze 100 najlepszych historii komiksowych. A 4 dekady po pierwotnej publikacji nadal ten komiks jest jednym z najbardziej znaczących eposów w uniwersum DC. Zgodzisz się z tym określeniem? Tak. I ja powiem, że te 4 dekady później to jest najlepszy komiks o Legionie Superbohaterów, który czytałem. Mhm. To teraz pytanie, dlaczego? Co o tym świadczy? Krótko o treści. Opowieść rozgrywa się w dalekiej przyszłości, w 30 wieku. Przedstawia, a raczej kontynuuje przygody Legionu Superbohaterów, metaludzi współpracujących ze sobą, aby chronić galaktykę przed wszelkim złem. Goszczą też Superboya z XX wieku, który przy ich boku nabywa doświadczenia, wiedzę, tym samym pomaga im. I już na początkowych stronach tego komiksu widzimy, jak tajemnicza Maszkara kradnie magiczny miecz króla Artura, Excalibur. Dowiadujemy się, że ten królewski atrybut przywołuje tak potężnego wroga, jakiego do tej pory świat nie widział. I Szymonie, w tym momencie moglibyśmy już zakończyć zdradzanie fabuły, bo fajnie napięcie rośnie. Później dopiero tak dalej dowiadujemy się, co to jest za to rosnące zło, rosnąca, nadciągająca ciemność, ale... No ale, no co? Minęły tak... 4 dekady i Złola mamy na okładce. Dokładnie. Wiemy, kto nadciąga, bo dla nas, uczestnych czytelników, to już nie jest zaskoczenie. I ja mogę powiedzieć tak, że wiedząc, kto nadciąga, czym jest ta postać, jak potężna, jakim zagrożeniem, byłem bardzo mocno zaskoczony, jak fajnie budowali napięcie wobec tego nadciągającego zła. Mhm. Dobrze, to jeszcze przytoczę jeden mały fragment. Cóż to za wróg? Koniec jest nieuchronny. Przyjaciele, tym, z którym przyjdzie nam się zmierzyć, jest Darkseid. Epickie zakończenie sagi Wielkiej Ciemności. Darkseid wraz ze swoją potężną armią i mrocznymi sługami atakuje różne światy i Legion wydaje się być bez żadnych szans. To epicka przygoda, pełna napięcia, ale ona się może podobać w 2024 już roku, jednak ta opowieść, pierwotnie wydana w 1982, jest pełna archaizmów, siermiężnych współcześnie rozwiązań, ale właśnie, nie można odmówić jej uroku. Zgadza się, wiesz. Sama konstrukcja tego zagrożenia, sam sposób narracji, ilość tekstu, opowieści i tak dalej,
czuć, że to nie są komiksy współczesne. Czuć, że to jeszcze musiało być aprobowane przez kodeks Code Authority. Czyli pewne rozwiązania, które powiedzmy dla podkręcenia realizmu, w cudzysłowie kosmicznego, powinny się wydarzyć, chociażby nazwijmy to w ten sposób, że masowe uśmiercanie członków Legionu. Tak to powinno w realistycznym, oczywiście w konwencji komiksowej, ujęcie powinno wyglądać. Ale mimo tego, że pewnych aspektów takich dorosłych w cudzysłowie nie ma, to i tak udało się zbudować to napięcie, że nawet ja, wiedząc, że to jest Darkseid, byłem ciekawy, jak odkryjący legioniści, jak oni się zorientują, jak go powstrzymają, bo to nie było takie... Wydawało się, że nie ma opcji. Dla mnie najmocniejszym punktem tej opowieści są dwa anuale. O, ciekawe. Pozostawiam wam moją klątwę, legioniści. Klątwę ciemności, która rosnąć będzie w waszych wnętrzach i niszczyć was od środka. A ten, kto jest spośród was najczystszy, upadnie jako pierwszy, Darkseid. I obok tego jest drugi anual, Dziecię Ciemności i Dziecię Światła. Myślę, że tymi dwoma anualami komiks zdecydowanie też podnosi jakość tej sagi Wielkiej Ciemności. I fajnie, że Ashet dorzuciło, bo one uzupełniają, dopełniają sporo do tej historii. Ale teraz pytanie. I szczerze musimy odpowiedzieć, czy warto przeczytać ten komiks? Czy każdy fan DC się w nim odnajdzie i każdemu możemy polecić, Szymonie? Niestety nie, bo narracja z początku lat 80., mnogość bohaterów, jeżeli będziesz chciał zapamiętać, spotkasz się po raz pierwszy z tymi bohaterami, będziesz się chciał zapoznać z nimi wszystkim, poznać ich umiejętności, cech, motywacje, to się zagubisz. Jest ich za dużo i nie o to w tym chodzi. Ale, więc to niestety nie dla każdego, jeżeli ktoś lubi współczesne komiksy. Jeżeli ktoś na czymś innym się wychował, no to się nie odnajdzie. Natomiast ktoś, kto jest fanem DC sprzed lat szczególnie, z lat 80. lub coś nie jest. Ktoś, kto lubi patrzeć na komiksy pod kątem historycznym, to kiedyś było uznawane za genialne, co by wyprzedało troszeczkę swoje czasy, to jak najbardziej powinien się z tym zapoznać. Ja mogę dodać od siebie, że ja fanem Legionu nie jestem. Historia, którą tworzy armia zupełnie mi nieznanych i objętych postaci, no mało mnie angażuje, a widok kosmicznych potyczek po prostu mnie przytłacza. Jednak wyczuwam w tym komiksie patos, powagę i to, że to ten komiks jest faktycznie czymś istotnym w uniwersum DC i ja jestem tego świadom, że on może się spodobać i na pewno się spodoba właśnie fanom komiksów retro, fanom Legionu, superbohaterów i właśnie takich epickich przygód z nawiązaniami biblijnymi, jaki w tym momencie też pokazuje. Mamy stworzenie Adama. Jest tu w pewnym sensie nawiązanie do tej mitologii czwartego świata Jacka Kirby'ego. I to jest bardzo fajnie wplecione w fabułę, bo powiedzmy, my czytelnicy teraz wiemy, że jest Apokolips, jest Darkseid, jest Nowa Geneza i tak dalej. My to wiemy. Legion, tamten Legion, który żył w tamtych czasach, on tego nie wiedział. To była zapomniana przeszłość. Skoro najmądrzejszy z nich, czyli Braniak Piąty, jeśli dobrze pamiętam, bardzo długo rozpracował, o co tu chodzi. Ja na przykład miałem super frajdę, jak próbowałem zidentyfikować te cienie. Kim, czym, albo do czego są podobne. Mi się to podobało. I samo rozwiązanie tej głównej fabuły, czyli dlaczego pewną istotę nazwy trzeba chronić i kim ona może się okazać, moim zdaniem było fajnie zrobione. Mi się to podobało. Komiks na pewno można polecić osobom, które lubią starsze powieści graficzne, powieści z lat 80., to jeszcze przed kryzysem na nieskończonych ziemiach i sensownie zrobione, bo to jest naprawdę fajne i lepsze od Nadciągającej Ciemności, bo ja pamiętam, że my nie polecaliśmy tego komiksu. Ten z kolei kontynuacja jest moim zdaniem poziom wyżej, a nawet jeszcze wyżej. Wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego to wyszło? Bo podobnie wykorzystali pewien motyw, taki jaki był
filmach późniejszych dużo, Avengers Infinity War, czyli tej Wojny bez granic. Tam się skupili na złoczyńcy i bohaterowie, których było mnóstwo, nie byli aż tak ważni. Tutaj mamy też, mamy koncentrację na tym złym, który wysyła swoje sługi. I my cały czas się zastanawiamy, kim jest ten zły, co on zrobi, czy da się go powstrzymać. A nie musimy wiedzieć aż tyle o tych bohaterach, bo to nie jest w tym momencie dla nas tak bardzo angażujące, jak to, kim on jest i czy bohaterowie w ogóle mają jakiekolwiek szanse. Mhm. Natomiast nie polecamy osobom, które nie siedzą dobrze w DC, nie przepadają za taką kreską, którą pokazałem, i za sporymi archaizmami. Można się naprawdę odbić. Ja nie czułem też wielkiej satysfakcji czytając ten komiks, ale wyczuwałem jednocześnie, że to jest coś sporego i to może się spodobać właśnie takim czytelnikom, jakim jest Szymon. Dzięki Szymonie, dzięki Wam za obejrzenie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.